23 czerwiec 1941 roku przejdzie na pewno do historii naszej gminy, ale w szczególności gmin, których nazwy widnieją na tym pomniku. Ciechanowiec, Grodzisk, Brańsk, Rudka i Krukowo. To tutaj w bestialski sposób zostali zamordowani mieszkańcy pochodzący właśnie z tych zaprzyjaźnionych gmin. Doszło do tego w wyniku wojny. Ale wojna nie jest w stanie usprawiedliwić wszystkich rzeczy, które robi człowiek. Dlatego dzisiaj myślę, że każdy z nas powinien zdawać sobie sprawę z tych konsekwencji i wyciągać wnioski z historii. Historia powinna nas uczyć tego, co możemy robić i czego nie mamy prawa robić. Przyleciał tam jakiś tam nieznajomy człowiek, przestraszony mocno. No i poinformował ojca, że jest tu 16 zabitych. No i nie wiem, jak to było do końca. Gdzieś tam później do Niemca zgłosił się ten, co uciekł i powiadomił rodzinę z Ciechanowca. I mnie było takie dziwne, że z Ciechanowca końmi przyjechali zabierać te zwłoki. No i to było w tyle wszystkiego. I to wszystko rozkręcił ten z Ciechanowca burmistrz Reczko. To on tu wszystko dowiadywał się, jak co było, tu pomnik postawili i takie teraz są te okoliczności, rocznice. Co roku staramy się, żeby upamiętnić to wydarzenie, bo była to straszna zbrodnia, która mam nadzieję nigdy nie wróci. Na terenie Podlasia jest bardzo dużo takich miejsc i one są właśnie nie tylko ważne dla nas, ale ludzie, którzy interesują się historią, dla których ważna jest historia Polski, szukają takich miejsc i często je odwiedzają, jeżdżąc po Polsce i na naszych terenach też. Jestem zawsze mile zaskoczony, jeżeli osoby zupełnie obce, zupełnie bezinteresownie dbają o takie miejsca, co tutaj przykładem właśnie jest zabudów, prawda, czego przykładem zabudów, gdzie z każdego roku, kiedy przyjeżdżam, to jest czysto, ładnie zadbane, wykoszone i wcale ci mieszkańcy tutaj nie muszą tego robić, bo nikt tego im nie każe, a jednak przychodzą, pamiętają, bo myślę, że też może ta informacja, co tu się stało, jest przekazywana w tych miejscowościach z pokolenia na pokolenie, bo myślę, że ci świadkowie już tamtych wydarzeń w większości nie żyją, natomiast ci, co zostali, pamiętają i powiem szczerze, że bardzo dziękuję im za tą pamięć. W każdej gminie na terenie każdego powiatu, na każdej ziemi są takie miejsca, które raz na jakiś czas odwiedzamy. Miejsca pamięci narodowej, kultu. Jest ich wiele. Najczęściej oficjalne uroczystości odbywają się w sposób cykliczny, ale sporadycznie. Raz w roku. A o te miejsca tak naprawdę dbają mieszkańcy okolicy. Znajdując się w tym miejscu, w którym zostali pomordowani mieszkańcy tych wymienionych wcześniej gmin, warto chyba podziękować osobom, które obok mieszkają, które może nie codziennie, ale zdecydowanie częściej znajdują się przy tym pomniku. Przychodzą tu, by pomodlić się, by uporządkować teren, by zapalić znicze. Oni są tutaj dzisiaj z nami. Tych miejsc jest wiele. Między innymi ostatnio odbywały się podobne uroczystości w miejscowości Pawły, w miejscowości Zacisze, no i dzisiaj tutaj w okolicach Folwark Małych. Warto o tych osobach również wspomnieć i im podziękować.